Jestem. Powrót do naszej kampanii. Jesteśmy w strefie zimowej. Tu jak widać to są bieda szyby, już tylko mogą nas czekać, wiecie? Dlatego my się tu gdzieś do góry przenieśmy. No nie no, babo! Dobra, to tu może. Nie chcę się z nią licytować na działkę. No i co, jedziemy, nie? Czy będzie jeszcze Luxlinger? Kurde, zagrałbym w Luxlingera. Dobra, krety zostały zapuszczone w glebę. A, widzę, że gaz znalazły. Dobra, jest coś. Mamy coś. Pierwsze złoże odkryte. Chyba nawet nie takie słabe, wiecie? Nie wiem tylko jak z tym złożem, bo tu coś jest pod spodem, ale nie chciałbym się nabić na... No nie, nie, jest dobra, jest czarno. Musimy troszeczkę sprzedać na początek. Czy ktoś wie, w jakim obecnie stanie jest węgorz, którego na... A, którego węgorz na ten, na Biego węgorz? Nie wiem, wiesz co, on tak już od dawna tego węgorza męczy. Myślę, że to jest jego węgorz, więc nie powinniśmy się zastanawiać nawet nad tym. Każdy se męczy swojego węgorza jak chce, nie? Ty, ale tu jest jeszcze złoże. Grubo, powiem wam. No tu byśmy coś musieli popuścić trochę tego. Trochę ropy spuścić. Dobra. Wy, a co mi ta gra tak zamula? Ja, coś się stało. Czekajcie chwilę. Może mi się... Chłodzenie wodne wyłączyło. Ale nie. Nie, no płynie woda. Nie wiem, chyba mi, wiecie, komputer nie daje już rady. Beczki się zapełniają. No i przewierciliśmy się do kolejnego złoża. Żeby nie było, zapuśćmy tu kilka kretów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. Dobra, cena spadła. Krety zaczynają szukać. Ja lubię krety, bo one mi odkrywają też gazu dużo. Się nie muszę o gaz wtedy martwić. No i jest git. Tylko szkoda, że ropy w ogóle nie znajdują te krety. Bo to wygląda tak, jakby więcej nie było. Dajmy coś tutaj, bo nie mamy na zbiorniki na ropę, a potrzebujemy na zbiorniki hajsu. Dobra, pięknie, jeszcze jeden.
Dobra, kasa nam się przyda na pewno. No to tak, wyślijmy różdżkarzy. Różdżkarze nam znajdą więcej ropy na pewno. Tutaj gdzieś jest ropa, ale gdzie? Kto to wie? Może tu na dole. No nie, tu na dole jej nie ma. Może tutaj. Dobra, gdzie ten drugi różdżkarz szuka ropy? Nie wiem, gdzie on tą ropę znalazł. Czekajcie, bo nie widzicie ceny. Znów dałem nie tą kamerkę, co trzeba. Desynchro, tak? Ale desynchro czego? Tutaj desynchro? Może być w sumie. Dobra. Ten tutaj, ten tutaj. Okej. Tutaj jest ta ropa, fuck. Kurde, my się tam dostaniemy do tej ropy w ogóle. Za 100 lat może. Po drugiej stronie mapy to jest. Coś się tu sprzedaje, trochę ropy. No i tutaj puszczamy. No ale tu jest jeszcze ziomeczek i on też chce mi coś puścić ropę, ale nie wiem, znaczy nie wiem, co on tam chce. Dobra, tutaj jest. Trochę się przekopmy w dół. Trochę się przekopmy w bok. No i mamy. No dobra, ale ktoś jeszcze bym tutaj mógł się jeszcze z dwóch różdżkarzy by się mogło przejść, poszukać czegoś. A tu bym jeszcze krety wpuścił, bo brakuje mi gazu zdecydowanie. No nie wiem, co z tym wydobyciem. Wiecie? Tu coś, a tu jest gaz znów. Dobra, tu mamy trochę raz, dwa gazu, tu mamy jeden, tu. Troszeczkę tego jest. Żebyśmy dali radę wydobyć tą całą ropę. To też nie jest takie proste. Już mamy siódmy. Dobra, cena powoli rośnie. Musielibyśmy gdzieś sprzedać przynajmniej troszeczkę tego, tej ropy. Bo nam się zbiorniki zaraz zaczną kończyć. Dobra.
Dobra, jest w miarę okej, nie? Jest w miarę okej. Teraz musimy podprowadzić tutaj rurki pod gaz. Jeszcze kreta zapuścił w dno, że tak powiem. O nie. Trochę trzeba sprzedać, bo potrzebujemy na wagoniki też. Znaczy na tych, na wózki, nie? Dobra. No i jest git. Zostały nam jeszcze ostatnie złoże. Poczekamy teraz, aż będzie cena rosnąć w którymś. Wtedy podpinamy pod niego rurę i puszczamy gaz, pompujemy cenę i gotowe. Co wy na to? Dobry plan? Bo ja myślę, że świetny. Tu bym jeszcze, kurde, zapuścił kreta, bo naprawdę wydaje mi się, że coś tu musi być, nie? Tu. Nie może tak być, że po prostu tak sobie jest, o. Jakiś gaz by się tu jeszcze znalazł. Nie ma gazu nigdzie. Podejrzane. Dobra, tu spada. Moi drodzy, było już dzisiaj HNZ1, ale będzie jeszcze, bo z Bąkolem zaraz będziemy grali na Nvidia, wiecie, odwiedzimy go jak co tydzień i pogramy sobie. Czemu kretów? Bo krety są tańsze niż sonar. Moi drodzy, miesiąc się zbliża, 11, a my ciągle nie wiemy, do którego podłączymy gaz. Czy do prawego, czy do lewego. Cena spada w obydwóch. Jest słabo. Tyle wam mogę powiedzieć. W razie czego będzie można rok przedłużyć. Tylko nie wiem, o ile jeden diament, czy o miesiąc przedłuża. Może Rocket League też będzie, to zależy od Bąkola, co on tam zadecyduje, co on chce grać. To jest jego live. Jeszcze do tego kreta muszę zobaczyć, ile tam jest jeszcze do wydobycia. Nie mogę doczekać, cena spada, no. Może by jeszcze urośnie, mam nadzieję, że urośnie, bo mamy dużo do sprzedania. No kurde, pociągnijcie ty. Mogę tak od razu zrobić, już by się dawno wydobyło. Dobra. Tak czy siak to już jest końcówka tego złoża. Dobra, po lewej zaczyna cena rosnąć, to jest dobry znak. Po prawej nie bardzo. Tylko ile ta cena po lewej może urosnąć, nie? Prowadźmy już rurę na wszelki wypadek. To jeszcze nie jest ostatni miesiąc. Wydałem jeden diament na to, żeby to jeszcze nie był ostatni miesiąc. Dobra. Pompujemy cenę po lewo.
Mam nadzieję, że to nie jest ostatni miesiąc, bo ja daję diament za to. Dobra. Jakby się teraz skończyło, to mi się wkurzył, ale chyba się nie skończy. A patrzcie, jaki ten overtime jest. On nie jest taki długi, o fuck. Patrzcie. On jest taki króciutki. O nie, 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 sprzedawać, 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 bo nie sprzedam wszystkiego. Nie sprzedałem wszystkiego, kurde, leciutko mi zabrakło, ale 65 tysięcy i tak dobrze. Co wy o tym myślicie? Nie wiedziałem, że to tylko tyle daje. No ale człowiek się uczy całe życie, nie? Tu żeśmy byli na naprawdę marnym złożu. 35 tylko, nie? I tak żeśmy wyciągnęli całkiem sporo kasy z niego. Tamto musi być bieda na tych złożach innych. Dobra, pojedźmy jeszcze. No, oszukali mnie trochę. Dobra, krety zapuszczone. O, przepraszam. Krecik zapuszczony, woda już spuszczona. Oj, na, ropa będzie wydobyta. Taka oto piosenka mi się przypomniała. A jej nazwa to ropa z Kreta. Tu chyba nie ma ropy, wiecie. Co to za akcja jest? Nie wierzę w to, że tu nie ma ropy. Jest! Wiem, że pięknie śpiewam. Każdy lubi, jak ja śpiewam. To chyba jest cała ropa, która tu się znajduje. Więcej nie przewidujemy. No nie, no niech ten z różdżką zacznie szukać, bo to będzie ciężki temat, powiem wam, chyba na tej mapie. A no rzeczywiście, myślę, że rzeczywiście piosenka Poly Bridge Poly Bridge była trochę taka przyjemniejsza. To była taka słodziutka piosenka Poly Bridge. Pamiętam ją. Poly Bridge też było taką przyjemną grą. Poly Bridge. Już nie pamiętam, jak to leciało. Musiałbym mieć podkład muzyczny z Poly Bridge. Dobra, kolejnego różdżkarza tu podeślemy. Niech zaczaruje nam ziemię. Jak poznałem się z Bonkolem? Oj, to było na imprezie. Zapytajcie Bonkola, on wam opowie historię. Kurde, gdzie on to znalazł teraz? Naprawdę tutaj coś jest? Nie wierzę w to. Dobra. Wydaje mi się, że jeden musi zacząć tutaj, kurde, sprzedawać ropę po taniości. Ile ja tracę na tym? 1,28. Jeden wagon to jest ile? 175, a cenę mógłbym mieć 2-3 razy większą, czyli straciłem właśnie 300. To nie wiem, czy to się opłaca tak sprzedawać. Zapuszczę kreta, niech gryzie ziemię. Jak nazywała się gra, w której latałem
w kosmosie poszukując tlenu, nazywała się P. Out there, P Edition. Naprawdę się tak nazywała. Dobra, gdzieś wiercę. Ale nie wiem gdzie. Gdzieś wiercę, lecz nie wiadomo gdzie. Gdzieś się dowiercę, kto to wie. Pana z różdżką puściłem tu. Może znajdzie ropę. Chyba, że to już koniec ropy w tym rejonie. Szczerze, to bym się nie zdziwił. No i co on tu jeszcze znalazł? Naprawdę, człowieku. Gdzie to znalazłeś? Powiedz mi teraz. Niech kret wejdzie i wgryzie się w tą glebę. Ty no, panie, ile kurde żeście tego tu znaleźli, jak tu nic nie miało nie być. Patrzcie, zaczyna się. Dobra. Kreciki zapuszczone. Co wy na to? A, tu jest po lewej, fuck. I tu. No nie, a cena ropy tak niska, że nie ma nawet, się nie opłaca, kurde. Co tu zrobić, powiedzcie mi. Ja tu i tak wiele więcej ropy nie ma. Nie no, ten myślicie, że to wykrył? Chyba nie. Tu coś jeszcze jest, a tu jest gaz na dole, dobra. Kurde, trzeba zacząć sprzedawać, bo nam się zapełni. Dobra, tu jeszcze znalazł, pewnie gdzieś pod spodem jest, nie? Dobra, niech na razie wydobywają. Widzę, że to się wyłożyło, on teraz tu to wydobędzie, jeszcze zaraz tu jest, jest git, nie? Jak się wstrzymuje wydobycie, trzeba mieć taki upgrade. Do wstrzymywania wydobycia. Dobra, jeden niech sobie sprzedaje. Chociaż widzę, że ten niech może dwóch sprzedaje. Albo nawet trzech niech sprzedaje. Widzę, że cena podskakuje. A nas goni czas. Dobra, wszyscy niech sprzedają, bo nam potrzebna jest kasa teraz zdecydowanie. Dobra, tu pod gaz podprowadźmy ich sobie. Dobra. Okej, o fuck, tu jest duże złoże i to takie potężne duże.
O, się, dwa takie złoża. Kurde, ja tego nie zdążę wydobyć wszystkiego. Opakuj to na trzecią rurę, bo inaczej nie damy rady. Niech sprzedają. Tu dwóch jeszcze zostawimy z tym. Dobra, chyba powinno być okej, nie? Niech walą w silosy teraz. Połączmy je wszystkie. Nie ma już ropy, tak mi się wydaje, na tej mapie. Mogę tu jeszcze po krecie zapuścić, żeby ten... Żeby poszukały gazu, nie? Żeby zboostować cenę na sam koniec. Jeszcze coś jest. Tu coś jest. Tu coś jest. Wydaje mi się, że z lewej by było dobrze podboostować, tylko by trzeba było dobrze wyssać ją. Dobra, koniec ropy. Pompujemy cenę. Jeszcze pompujemy cenę. Dobra, jeszcze pompujemy cenę. Patryk 27 to nowy sub. Dzięki Patryk za suba. Gratuluję dobrego wyboru, Patryk. Dobra, i ostatnie. Dobra, wszyscy sprzedają. Sprzedawać, cena już nigdy nie będzie taka dobra. Dobra, już prawie nie ma ropy i tak może spadać. No. Całkiem nieźle żeśmy to puścili, powiem wam. Nowembr się tu zaczął, kurde. Poszło? Poszło, moi drodzy, teraz tak.
Stop level, patrzcie. A i tu mi zostało jedno złoże gazu. No i 45 tysięcy zarobiliśmy. Moi drodzy, końcówka gry przed nami. Ale może końcówkę sobie zostawmy na kiedy indziej. A może jeszcze nie, kurde. No dobra, zróbmy to. To będzie straszny krab, jeśli chodzi o ten teren, wiecie. Zrobimy szybkie wydobycie i lecimy do Bonkola. Powiedzcie mu, że już idę. Boże, wygryzł mnie. Tu to na pewno nic nie będzie, mówię wam. Dobra, ostatnia podróż nasza po ropę. Robimy tak. Dobra, i najpierw tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kretów zapuszczonych. Bum, postawione. Bum. Dwa te. Rury w ziemię! Pakować rury w glebę! Ludzie, szybciej, wydobycie idzie. Rozumiecie to? Wydobycie. I koniec. I tu jeszcze tą rurę podrasujemy troszeczkę. I tu jeszcze będzie, patrzcie. Ciekawe, jak ta skała tu idzie, ale i tak czy siak musimy wiertło kupić. Dobra, zróbmy tu potrójną, to szybko zaczną wydobywać. Wydobycie ponad życie, dokładnie. Tylko wydobycie ma znaczenie dla nas teraz. Patrzcie, jak to idzie. Oni teraz nie nadążą z odprowadzaniem. Dobra, zacznę teraz sprzedawać. To trzeba jednego zrobić, co będzie na blisko, albo nawet dwóch. Okej, okay, no i wiertło idzie tutaj. Wiertło idzie w ziemię. Wiertło idzie w ziemię. Hejże, 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 ho. Wiertło idzie w ziemię. Znacie takie piosenki z przedszkola, czy nie? Jak nie, to nie mieliście dzieciństwa w ogóle. Sorry. Znalezione. Ropa znaleziona. Hejże, 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 ho. Ropa znaleziona. Nie, nie sprzedawajcie po taniości. Błąd popełniłem krytyczny. Kto wie, co oni tam po lewo znaleźli? O, tu jest, patrzcie, widzicie to? Dobra. Ówdzie was w przedszkolu nie wydobywali ropy. To słabe, żeście mieli zabawy. Przeszedłem The Room, jeśli ktoś chce wiedzieć, czy odgadłem wszystkie zagadki, to musi wejść na mojego tego. O, tu jest, widzicie, widzieliście tą ropę? Kurde, jak się schowała? Jedną musimy sprzedać, jeden. Patrzcie, jaka po lewej jest cena, masakra.
ciekawe, czy coś jeszcze jest na mapie do znalezienia. Dobra, tu idzie pełną parą. Więc niech krety wskakują i szukają. Dwa wagoniki byśmy mogli sprzedać w sumie. Nie będzie tego tutaj gdzieś. A jest, dobra. I tyle w temacie. Dobra, nie sprzedawać, bo po taniości, kurde, nie będziemy za bezcen puszczać naszej ropy. Dobra. Jakiś taki zbiornik byśmy tu zbudowali, jakiś taki. Ale więcej już nie było złóż, nie? Z tego co patrzyłem, to ten już nic nie znalazł, różdżkarz chyba więcej. Dobra, niech tu jeszcze dostają tą jedną ropę z lewej. A to dopiero maj jest, a. Jak maj dopiero to luz. Czy lubię indyki, ale do jedzenia indyki, czy gry indyki? Indyki fajne gry są. Patrzcie teraz na to, zrobimy szybką kurde lekcję wydobycia. Patrzcie na to, co się stanie. No i wydobyte. Prawie wszystko. Tu już się skończyło, tu też się zaraz skończy. Moi drodzy, no mamy już koniec ropy, koniec gazu. Tu mamy jakieś takie do podbicia ceny, więc może zaraz się cena jakaś taka zrobi w miarę. O, po prawej. Idziemy z tym koksem. Nie wiem, ile tu jeszcze zostało, ale dobra. Jakby się ta ropa mogła skończyć, bo muszę cenę podbić, a tu zaraz zacznie spadać. Muszę zamknąć zawór. Fuck, już spada. Dobra, jest koniec. Dobra. Już. Pompuj, pompuj cenę! Za wiele to tu nie podpompujemy, szczerze powiedziawszy. Myślę, że to będą nasze najsłabsze zbiory od długiego czasu, no ale też ropy tu prawie nie było. Ani gazu w sumie. Cena spada. No,
Bogaci to tu nie będziemy, ale nie najgorzej nam i tak poszło. Skończmy teraz to. O, tu był jeden gaz i tu 13 tysięcy tylko żeśmy zarobili. Dobra. No, skończyliśmy kampanię. Okej. Koniec, moi drodzy, koniec. Skończyliśmy grę. Ale jak zrobię jakiś update, to do niej wrócimy.